czynienia rzeczy trudnych. Potrzebujemy motywów. A dzisiaj na pewno ta Ewangelia nas zachęca do czynienia rzeczy trudnych. Przebaczenie i miłowanie nieprzyjaciół. Kiedy mówię komuś przebaczać, to chcę mu powiedzieć, że patrzę na niego nie przez pryzmat jego grzechu, przez pryzmat zła, które on wyrządził, lecz patrzę na niego oczami Jezusa, z jego perspektywy pragnę patrzeć. I uświadamiam sobie, że ten ktoś, ten, który to czy tamto uczynił, jest w oczach Bożych kimś niezmiernie uważnym, niezmiernie drogim, cennym, kimś, kto jest godny szacunku. I każdy człowiek, który jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo, jest i nigdy nie przestaje nim być. Głęboko w sobie nosi ten obraz. Nawet kiedy czyni wielkie, straszne rzeczy i grzechy. Gdzieś to głęboko w nas jest złożone i to nie z nas jest, tylko przez Ojca. To prawda, że czasem te złe rzeczy, czyjeś wrogie akty potrafią bardzo ciążyć. Ale ich waga w porównaniu z wagą tej osobowej godności krzywdziciela jest nieskończenie mniej ważąca. Czasem, słuchajcie, wystarczy pomyśleć, jak szafować takim miłosierdziem, jak przebaczać. No wystarczy pomyśleć, czy mnie nie trafiały się podobne zachowania naganne, czy ja nie grzeszyłem takim czy innym sposobem. Myślę, że często opowiadamy sobie, tak, ja jestem dokładnie taki sam. I to dobrze, że umiem to rozpoznać, umiem siebie zrozumieć. Nawet sobie samego przebaczyć, siebie samego usprawiedliwić. Pozostaje na podobną taryfę, podobny wzorzec zachowania zastosować to do innych, którzy zachowują się czasami nagannie. No, powiem szczerze, czasami mam kłopot z takim miłosierdziem. Czasami ktoś tak ciśnie do mnie odnosi. Nawet może się to odbywać w przestrzeni sakramentu pokuty. I zauważam taką prawidłowość, kiedy sam jestem nie w porządku przed Bogiem i sumienie mnie wyrzuca,
że ja też nie jestem w porządku, to wtedy chyba mam najmniej miłosierdzia dla innych. Dlatego staram się nie siadać do konfesjonału, kiedy sam odczuwam, że jestem w grzechu. Czy w jakiś sposób zerwana została ta więź z Bogiem. Nie jestem czysty przed Nim. I robię co tylko mogę, żeby szafować szafującą miłosierdziem w sakramencie pokuty, jeśli to jest tylko możliwe, żeby nigdy sam nie być w stanie grzechu. Wiadomo, to są takie rzeczy, no powiedzmy sytuacja idealna, przyjąłbym za zasadę coś takiego. Wiadomo, sakrament pokuty to jest miejsce, gdzie Bóg działa, niezależnie od mojej słabości i grzeszności, ale po prostu chodzi mi tylko o to, jak mi się zachowuje w tym sakramencie. To takie czysto psychologiczny faktor. Widzę, że bardzo ważne dla mnie osobiście jest, aby rozgrzeszając kogoś, samemu też nie być w stanie. Myślę, że każdy człowiek jest wewnętrznie rozdarty, ponieważ każdy nosi w sobie wielkie pragnienia, które kierują go zjednoczeniu z Bogiem i naśladowaniu Ojca. To przecież każdy z nas, każdy człowiek obciążony jest skażeniem pochodzącym z grzechu, z grzechu pierworodnego. I bywa, że jesteśmy i na każdego oddziałuje tyle złych przykładów. Każdy z nas spotyka tyle prowokacji, uczynienia zły. Więc nie ma co się dziwić, że inni też są kuszeni. Nie tylko ja. Więc dlaczego mam kogoś odrzucić, czy być posłem? Chciałbym przytoczyć bardzo głębokie słowa, jak dla mnie, o chrześcijańskim przebaczeniu. To są słowa Jana Pawła II. To jest jego myśl, którą wypowiedział w trakcie modlitwy Anioł Pański. Dawno, dawno temu, w 98 roku. No, bardzo głębokie słowa. Chrześcijańskie przebaczenie nie oznacza po prostu tolerancji, ale jest czymś więcej. Nie jest równoznaczne z zapomnieniem o złu, ani też, co byłoby jeszcze gorsze, z zaprzeczeniem zła. Ani zapomnienie o złu, ani zaprzeczenie zła. To nie jest przebaczenie chrześcijańskie. Bóg nie przebacza zła, ale przebacza człowiekowi. I ponieważ Bóg nie wchodzi w żaden kontakt, w żadne dyskusje ze złem, z grzechem, nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. To jest wielka różnica. Nienawidzi grzechu, ale grzeszników kocha. Czyli Bóg nie przebacza zła, ale przebacza człowiekowi. Uczy nas odróżniać sam zły czyn, który jako taki zasługuje na potępienie, od człowieka, który go popełnił, a któremu on daje możliwość przemiany. Podczas gdy człowiek skłonny jest utożsamiać grzesznika z grzechem, zamykając przed nim wszelką drogę wyjścia, Ojciec Niebieski zesłał na świat swego Syna, aby otworzyć wszystkim drogę zbawienia. I tą drogą jest Chrystus. Umierając na krzyżu, odkupił nas z naszych grzechów. I ludziom wszystkich czasów Jezus powtarza: ja Cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej.
osłabia walki ze złem. Trzeba oddzielać i przyjmować przebaczenie. Człowiek jednak nie będzie zdolny przebaczyć, jeśli najpierw nie pozwoli, by Bóg mu przebaczył i nie uzna, że potrzebuje Jego miłosierdzia. Będziemy gotowi odpuścić winy innym tylko wówczas, gdy uświadomimy sobie, jak wielka wina została odpuszczona nam samym. To jest prawda bardzo głęboka i ona sama też mnie osobiście bardzo jakby dotyka. To uświadomienie, jak wiele mi zostało przebaczone. Jak bardzo ja sam jestem kochany przez Ojca. To w takiej sytuacji nie mam w ogóle nawet prawa, nawet sam sobie nie daję takiego prawa myśleć o innych, którzy grzeszą w sposób niewłaściwy albo denerwować się na ich grzeszność. A przebaczenie Boże dosięga naprawdę każdego. To są takie czasami historie, że aż trudno uwierzyć w to, jak Bóg może tak się posługiwać. Powiem wam jeden przykład bardzo ciekawy. Jest jeden człowiek, który sam siebie mienił ateistą. Taki praktyczny ateista, no chrzczony, ale praktycznie żyjący jak niewierzący. I kiedy pochował swoją żonę katoliczkę, tak głęboko przeżył ten moment, kiedy ja przychodziłem do domu i on widział, jak ja tam służę sakramentem pokuty, komunia, namaszczenie, wszystko co trzeba zrobiłem. To było jeszcze dzień przed śmiercią, wieczorem. Na drugi dzień rano ta osoba zmarła. Ten człowiek, który mówi, że w ogóle nigdy się nie spowiadał. Nigdy się nie spowiadał. No, ochrzczony był. Odczuł w sercu głęboko, że teraz przyszła pora na niego. I mówił,